Dobry wieczór. W zasadzie już nie wiem, co mam dalej powiedzieć, bo Krzysiek przedstawił już nawet cały tytuł mojego doktoratu. No nic, to może chwila słowo wyjaśnienia na temat tego, dlaczego się tym interesuję i dlaczego moim zdaniem ten temat jest sexy, a jest bardzo sexy. Otóż tak naprawdę o komercjalizacji nauki, czy też komercjalizacji wyników badań naukowych mówi się często w kontekście polityki innowacyjności. To znaczy uważa się, że tak naprawdę praktyczne wykorzystanie różnego rodzaju wynalazków, które powstają chociażby na uczelniach, ma przyczynić się do tego, żebyśmy się lepiej rozwijali, żeby państwa się lepiej rozwijały. I jeśli by wierzyć przynajmniej cząstkowym wskaźnikom innowacyjności, to okazałoby się, że polskie uczelnie są jednymi z najbardziej innowacyjnych na świecie. A to dlaczego, to już za chwilę. Ale czym tak naprawdę jest ta komercjalizacja, na czym ona polega? Komercjalizacja polega na tym, że po tym, jak już uczelnia przeprowadzi jakieś badania, stworzy wynalazek i opatentuje go, bądź dużo rzadziej na przykład uzyska ochronę w postaci wzoru użytkowego, to może go sprzedać, może udzielić licencji różnym podmiotom prywatnym na korzystanie z tego rozwiązania, ewentualnie może wnieść go jako aktywo do spółki, która zostanie w tym celu powołana. No dobrze, ale dlaczego tak naprawdę te polskie uczelnie są najbardziej aktywne? Otóż jak wynika z raportów Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej, jeżeli chodzi o zgłoszenia patentowe, a to zupełnie co innego niż same patenty, to 40% zgłoszeń patentowych właśnie należy do uczelni, a w przypadku już przyznanych patentów 50%. A ja zainteresowałam się najbardziej aktywnymi patentowo uczelniami, które są tutaj zresztą przedstawione na slajdzie, i te 10 najbardziej aktywnych patentowo uczelni stanowi 29% ogółu zgłoszeń, w przypadku już przyznanych patentów 31%. Dobrze, kończę już z liczbami. Dlaczego tak naprawdę uczelnie patentują? Oprócz tego, że tak jak mówiłam, no, jest to popularny w tej chwili temat i mówi się o tym dużo w kontekście chociażby gospodarki otwartej na wiedzy. Otóż patenty są w tej chwili jedną z miar innowacyjności i na przykład są właśnie wskaźnikiem, liczba przyznanych patentów jest wskaźnikiem cząstkowym jednego z najbardziej popularnych wskaźników, sumarycznego wskaźnika innowacyjności, w którym mierzy się innowacyjność 27 państw Unii Europejskiej oraz państw pozostałych, bo między innymi w tym wskaźniku występują też takie duże gospodarki jak Stany Zjednoczone, Brazylia, Chiny. Z racji tego, że oczywiście w tej chwili popularnie jest mówić o gospodarce opartej na wiedzy, a siłą rzeczy zainteresowały się też tym tematem różnego rodzaju instytucje, między innymi Ministerstwo Szkolnictwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz operatorzy grantów, czyli Narodowe Centrum Nauki czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które kładą nacisk na to, żeby uczelnie właśnie jak najwięcej patentowały. Wreszcie mamy różnego rodzaju programy, które zachęcają uczelnie do patentowania. Jest to na przykład do 2013 roku, bo w tej chwili on już został zakończony, program operacyjny Innowacyjna Gospodarka, a w nowej perspektywie finansowej, która potrwa zgodnie z jego nazwą do 2020 roku, Horyzont 2020. I wreszcie mamy takie dużo bardziej pragmatyczne powody. Otóż jest coś takiego jak ocena parametryczna. Otóż co jakiś czas okresowo uczelnie są, tak naprawdę jednostki naukowe, są oceniane przez specjalną komisję, która funkcjonuje obok ministerstwa i na podstawie tejże oceny otrzymują później dotacje na dalsze funkcjonowanie. I oczywiście w tej chwili jest tak, że za patentowanie można otrzymać punkty i za patenty krajowe można otrzymać 12 punktów, za patenty międzynarodowe 24 punkty, a z kolei za wzór użytkowy, co może tłumaczyć, dlaczego uczelnie są mniej zainteresowane uzyskiwaniem praw do tego, tylko 2 punkty. Dlaczego uczelnie w ogóle miałyby komercjalizować? Bo nie do końca w tej chwili tak się dzieje, że to robią. Otóż mówi się o tym, że uczelnie powinny coraz bardziej samodzielnie finansować przynajmniej w jakiejś tam części swoją działalność. Oczywiście mówi się też o tym, że powinno się zwiększyć środki na naukę. Niemniej jednak komercjalizacja ma być sposobem na to, żeby te uczelnie w jakiś sposób się uniezależniły
od pieniędzy publicznych. Dwa lata temu został wydany raport Najwyższej Izby Kontroli o wykorzystaniu środków publicznych na naukę. I autorzy tego raportu byli bardzo krytyczni wobec tego, w jaki sposób się faktycznie w Polsce wykorzystuje pieniądze na naukę. Otóż prawie 1/4 uczelni, które zostały skontrolowanych, to brzmi tak w tej chwili strasznie, ale to były tylko 4 uczelnie, w ogóle nie wdrażała żadnych z wyników prac, które były prowadzone na uczelni. Wreszcie w polskiej nauce, jak i światowej, prowadzi się dyskusja na temat tego, co jest ważniejsze, czy badania stosowane, czyli takie, które mają swoje zastosowanie w praktyce, czy też badania podstawowe, czyli coś zupełnie innego, które nie mają z tym zastosowaniem praktycznym nic wspólnego. No i tak naprawdę komercjalizacja byłaby argumentem za tym, że jednak powinno się w nauce w ogóle prowadzić badania, które mają się przysłużyć, tak mówiąc górnolotnie, ogółowi ludzkości, albo przynajmniej społeczeństwu polskiemu. Tutaj widać przynajmniej część pytań, które zadałam tym najaktywniejszym polskim uczelniom. Nie będę ich omawiać, bo po prostu nie ma na to czasu. A tu tylko przedstawię to, o czym wcześniej pokrótce mówiłam. To jest taki bardzo duży, bardzo uproszczony schemat tego, jak uczelnie patentują i komercjalizują. Bardzo uproszczony, dlatego że nie na wszystkich uczelniach tak to funkcjonuje. Na przykład Akademia Górniczo-Hutnicza posiada jedną komórkę, Centrum Transferu Technologii, które zajmuje się zarówno zgłaszaniem patentów, jak i później ich komercjalizacją. I krótkie wnioski, już bez żadnych cyferek. Jakie są najaktywniejsze patentowo wydziały? Otóż najaktywniejszym patentowo wydziałem jest Wydział Chemii. Tak się akurat składa, że ten sam wydział praktycznie na każdej uczelni jest jednocześnie najmniej aktywnym, jeżeli chodzi o komercjalizację i posiadającym najmniejsze wpływy z tej grze komercjalizacji. Na drugim miejscu są wydziały, które się zajmują kwestiami transportowymi. I tak naprawdę te wyniki dla polskich uczelni są bardzo zbieżne z wynikami z raportów Urzędu Patentowego ponownie. Druga kwestia, coś, co się nazywa licencje otwarte. Cóż to takiego jest? Otóż okazuje się, że uczelnia, zgłaszając swój wynalazek do Urzędu Patentowego, może zadeklarować, że za niewielką opłatą ktoś będzie mógł z tego wynalazku korzystać i tak naprawdę udzielić tak zwanej licencji otwartej. Jaka jest korzyść z takiej decyzji? Otóż uczelnia może być zwolniona przynajmniej z części opłat okresowych, to znaczy z połowy opłat okresowych, które się wnosi za udzielenie patentu. Ale jak się okazuje, uczelnie bardzo niechętnie podchodzą do takiego rozwiązania. Kolejne pytanie to jest tak naprawdę pytanie, o którym ja mówię, że to jest pytanie o ile waży koń trojański, bo nie bardzo wiemy, jak udzielić odpowiedzi na to pytanie i same uczelnie też mają z tym gigantyczny problem, bo średnia długość patentu to wcale nie jest na przykład 20 lat, ani 18 lat, ani 19 lat, bo przypominam, że patentu udziela się na 20 lat, ale po drodze jest taka sytuacja, że wnosi się kolejne opłaty okresowe i tego jest uzależnione, czy ten patent faktycznie będzie nadal ważny. Uczelnie wcale tego nie robią, to znaczy może się okazać, że mogą na przykład do 10 lat mieć dany patent, który jest dla nich wyjątkowo ważny, ale mogą one funkcjonować znacznie, znacznie krócej. Bardzo rzadkie są sytuacje, kiedy uczelnie przez 20 lat utrzymują dane technologie, po prostu nie jest to dla nich opłacalne. To, o czym wcześniej zapomniałam powiedzieć, ile czasu trwa, jak Państwo myślicie, przyznanie takiego patentu, to znaczy moment od kiedy się zgłosi to, że w ogóle zostało coś wynalezione, do momentu, kiedy zostanie przyznany patent. Otóż średnio w Polsce to jest około 3-4 lat. I to wcale nie jest bardzo długi okres, bo w Stanach Zjednoczonych jest bardzo podobnie. Wobec czego co robią uczelnie? Uczelnie tak naprawdę komercjalizują zgłoszenie patentowe. Firmy decydują się na tego rodzaju ryzyko, ponieważ uważają, że ponieważ z reguły to zachodzi po tym, jak już jest przeprowadzane badanie co do stanu techniki.
Ale czy w ogóle te firmy są zainteresowane opatentowanymi wynalazkami? Otóż okazuje się, że niekoniecznie i dużo lepiej i coraz częściej, na szczęście, uczelnie decydują się właśnie na taką ścieżkę. Okazuje się, że lepiej współpracować od początku z daną uczelnią i pracować nad wypracowaniem wspólnego rozwiązania i dopiero potem zdecydować się na jego opatentowanie. Komercjalizacja to nie wdrożenie, bardzo szybko tylko chciałabym to powiedzieć, czyli to, że w ogóle jakiś wynalazek skomercjalizujemy, to nie znaczy, że on trafi na rynek, to nie znaczy, że my jako ostateczni konsumenci w ogóle zobaczymy jego efekty, bo firma może wykupić dane rozwiązanie, ale wcale niekoniecznie może się zdecydować tak naprawdę na jego wykorzystanie faktycznie. Druga kwestia, czym są tak zwane badania zlecone? Otóż wiele uczelni prowadzi coś, co tak naprawdę jest taką ścieżką równoległą komercjalizacji, co mogłoby być argumentem za tym, że one prowadzą jakieś działania, które służą przynajmniej części ich klientów, czyli firmom. Prowadzą tak zwane badania zlecone. Ale tego w ogóle się nie klasyfikuje jako komercjalizację wyników badań naukowych, no bo nie. Uczelnie też tak samo nie prowadzą specjalnie statystyk. Te wydatki, a tym bardziej przychody z tym związane są bardzo rozproszone. I ostatnia kwestia. Otóż miesiąc temu została wprowadzona nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i w wyniku tej ustawy, powiedzmy tak w dużym uproszczeniu, prawa do wynalazków należą do ich twórców, a nie do uczelni. W dużym uproszczeniu, tak jak mówię. A jakiś czas temu jeszcze rozmawiałam z uczelniami na ten temat, to większość z nich była bardzo sceptycznie nastawiona, czy faktycznie takie rozwiązanie, bo argumentem ministerstwa za wprowadzeniem tego rozwiązania było to, że ono przyspieszy tempo komercjalizacji, faktycznie się do tego przyczyni. Dlaczego? Bo naukowcy bardzo często, tak mówiąc kolokwialnie, nie mają głowy w ogóle do tego, żeby zajmować się chociażby zgłoszeniami patentowymi, a tym bardziej nie mają głowy ani ochoty, żeby się zajmować później próbą znalezienia klienta dla tychże rozwiązań. Bardzo dziękuję.